Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Kolejny dzień z życia polityki. Zapraszam. Marek Sekielski, Beata Grabarczyk, witamy Państwa w studiu wyborczym. No będzie o Wąsiku i Kamińskim, bo niestety nie da się inaczej. Bardzo Państwa przepraszam. Ale będzie też o komisji śledczej, o przesłuchaniu wicepremiera Sasina. A razem ze mną Mikołaj Wójcik, analityk polityki. Dobry wieczór. No to co, zaczniemy od Wąsika i Kamińskiego, co? No musimy, ja wiem, nie płacz, będzie dobrze. Nie, wiesz co, zafascynowały mnie dzisiaj dwie rzeczy, to znaczy panowie osobiście zdementowali informacje o ich złym stanie zdrowia, Kamiński to zrobił na antenie telewizji Republika i powiedział, że nie, on miał dobre parametry i zażądał, żeby go z tego szpitala wypuścili do domu. No i okazało się, że ta głodówka to się szybko skończyła, bo jak oni głodowali, to jednak dostali sondą do żołądka tam coś do jedzenia, więc dlatego tak świetnie wyglądają. Ale ta opowieść, znaczy to było najszybciej zweryfikowane kłamstwo PiSu. Byli umierający w poniedziałek. Stali nad grobem. Moim zdaniem Kamiński już jechał właściwie nie do szpitala, tylko tam do chłodni. A tu nagle wychodzą we wtorek. Cali, weseli, zdrowie, a dzisiaj mówią, tak jest. Tak, no tylko, że ta weryfikacja kłamstwa, no ci, którzy twierdzili, że oni kłamią, no to i tak dalej twierdzą i tak twierdzi i tak samo w poniedziałek, tak? Natomiast na elektorat PiSu, który, no widzieliśmy wczoraj tą euforię pod grupki oczywiście, niewielkiej grupki, ale jednak widać ją też w mediach społecznościowych, no to jest tak naprawdę jakiś pierwszy od 15 października jakikolwiek triumfik nad tą obecną rządzącą koalicją reżimową, złymi ludźmi, dyktaturą Tuska i tak dalej. Małe zwycięstwo, ale cieszy. Ono znowu, ono może i tyle, cieszy i ono daje nadzieję. Mhm. Ja mam wrażenie, że PiS tak bardzo usilnie potrzebuje jakiegoś promyczka nadziei, bo Bogiem a prawdą tak naprawdę, no oni są nawet tyle zrozpaczeni, oni są zaskoczeni tym. I nie tylko oni, bo myślę, że też obserwatorzy sceny politycznej, także dziennikarze, też widzę, że sobie tam do końca nie radzą z tym. Domyślam się, skąd to się bierze. Bo każdy, kto pracuje przy polityce no trochę dłużej niż ostatnie 8 lat, no pamięta też czasy premierostwa Donalda Tuska. Zresztą Donald Tusk też nawet dzisiaj na podczas konferencji wracał do swojej przeszłości na stanowisku premiera, przypominając spotkania międzyrządowe polsko-ukraińskie przy Euro 2012. Myślę, że młodsi widzowie mogli się pytać, no, kiedy w 2012? No, także tak, ale rzeczywiście to było całkiem niedawno, a jednak wieki temu. Donald Tusk jako premier 2007-2014 był raczej premierem, no może nie do końca, bo to była takim, jak PiS go opisał w kampanii 2011, na czym zresztą wyrósł Daniel Obajtek, tak? Był Donald nic nie mogę Tusk versus Daniel wszystko nie, mogę Obajtek, tak? Ale to Donald nic nie mogę Tusk, trochę takie było. Znaczy, to były takie rządy... No, było dobrze, to co się będą napinać, no. No tak, znaczy, gdyby nie Euro 2012, które sprawiło, że tam jedną autostradę wybudowaliśmy, jakiś stadion i tak dalej, to mówmy się, że tak po wyżymaniu, to tak no, niewiele z tych rządów zostało. A może by coś tak? było, no, gdyby nie to Euro 2012. No by sobie ale coś było, innego no to po co wymyślić no, coś no, innego. Oczywiście. Więc generalnie trochę tak było. I myślę, że Donald Tusk trochę też przyzwyczaił PiS również do tego, że spoko, niech oni sobie wezmą tą władzę, to potrwa chwilę, to są takie ciamciaramdzie, że ten Hołownia taki niedoświadczony, zrobię go marszałkiem, sejmu w ogóle pikuć. Zjemy tak? go. Z tym Czarzastym się zaraz pokłócą, bo Trzaskowski, no to spoko, siedzimy na brzegu i czekamy, popcorn, i czekamy tak, na trupy, tak, na trupy koalicji 15 października. A jeszcze ich zaskoczyliśmy tym, że tego 13 grudnia, więc no wszystko mamy, wszystko przygotowane. I nagle tego 13 grudnia, mam wrażenie, że rzeczywistość najbardziej zaskoczyła samego Kaczyńskiego i jego akolitów. Oni są w szoku. Bo nagle się okazało, że ten Donald, który nic nie mogę Tusk, który zawsze...
raczej jak miał coś zrobić, no to, to żeby tak porównać, no to, to nie wystarczyło tak, bo Kaczyński, że miał coś zrobić, to wystarczyła mu jedna opinia znajomego prawnika i mówi, no bo to robimy, mamy opinię prawników, tak? Czasami, jak wiemy, te opinie pani marszałek Witek kiedyś miała podobno 5 opinii, jak się okazało, wszystkie 5 było zamówionych, potem jak powiedziała, że ma 5. W związku z czym można było. Tusk zawsze raczej najpierw musiał mieć 80 tych opinii, jeżeli było 80 prawników, a jeżeli jeszcze ktoś mu powiedział, że jeszcze może jest jakiś prawnik, który ma inne zdanie, to jeszcze poczekamy na tą jedną opinię, zanim cokolwiek zrobi. A tu jest dokładnie inaczej. Media publiczne? Już. Nie ma. Pokład Obalski? Nie ma. A nie wiem, no pewnie wiesz, że była konferencja prezesa dzisiaj przed prokuraturą o 19:00. No tak, no prezes wzywa prezydenta, żeby prezydent wreszcie wziął odpowiedzialność za państwo. Znaczy ma Radę Bezpieczeństwa Narodowego zwołać, Radę Gabinetową ma zwołać tak. I jeszcze kilka rzeczy, o których prezes nie chce mówić. Znaczy generalnie nie chce mówić, ale generalnie to ja nie wiem, co. Rozumiem, że to było takie wezwanie, że no, jeżeli Andrzej Duda jest faktycznie prezydentem, no to powinien pójść w ślady jednak idola politycznego Jarosława Kaczyńskiego, czyli Józefa Piłsudskiego, po prostu powinien stanąć na czele narodu. Przecież on jest, stanąć on na jest moście. Prezydentem, a tymczasem tutaj jakiś samozwańczy premier, no bo Jarosław Kaczyński trochę z jednej strony czasami udaje, że tych wyborów nie było, bo mamy dyktaturę, sugerując, że to nie były demokratyczne wybory, a z drugiej strony 15 października służy jako argument za tym, że była demokracja za czasów PiS-u, bo były wybory, które uczciwie przegraliśmy. A ty byś chciał logiki u prezesa. Nie doszukuję się, raczej pokazuję pewne takie niuanse, że w zależności od różnych sytuacji bierzemy różne argumenty. Tak, bierzemy te karty, które są nam potrzebne. Także mam wrażenie, że takie wczoraj ta sytuacja z ułaskawieniem, wyjście Wąsika i Kamińskiego już wczoraj w trybie, nawet to ekspresowe. Tu nawet powiedzieć, że to ekstraordynaryjny to jest typ w ogóle. Zaraz coś zacytuję na ten temat, bo to jest bardzo ciekawa, słuchaj, opinia byłego szefa więziennictwa Pawła Moczydłowskiego. Tak, widziałem. To bardzo dobre jest, może państwo nie wszyscy czytali, to nie jest takie długie. No więc tak, a propos właśnie tego, że panowie wyszli szybko. To bzdura, tak nie powinno być. To tak wygląda, jak gdyby tutaj kolega zadzwonił do kolegi, bardzo go poprosił i ten zadzwonił dalej i to w takim trybie zupełnie nieformalnym się odbyło. To obrażające dla prawa i procedur. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez personel w sądach i w więziennictwie, który jest jeszcze ukształtowany przez Zjednoczoną Prawicę. Dlatego ten nieformalny tryb można było tak szybko przeprowadzić. Podkreślał Moczydłowski, dodając, że w tej sprawie liczba kłamstw jest zawrotna. Ekspert odniósł się również do formy Mariusza Kamińskiego, który, jak twierdzili właśnie politycy PiS, był na skraju wyczerpania. Znam realia. Nie było żadnej głodówki, był proces leczenia osoby, która z poważną chorobą przybyła do więzienia i przebywała tam w warunkach co najmniej półsanatoryjnych, gdzie leczono go nie z głodówki czy innych zagrożeń, a na inne dolegliwości personalne. To przygotowana wcześniej fikcja. O tak podsumował Paweł Moczydłowski, a nie da się ukryć, że on się na więziennictwie zna. No i jak się okazało, miał rację. Co prawda panowie twierdzą, że głodowali, ale potem jednak karmili ich tą sondą, więc... jest jakimś ja po prostu teatrum. Ja bym wrócił też, Beata, trochę na chwilę ten, dlaczego PiS uważa tak naprawdę, że to jest taki jakiś oddech na nadziei, bo oni od 13 grudnia, gdziekolwiek się nie obejrzeli, no to raz, że zaskakiwała ich rzeczywistość, dwa, że często było tak, że ich nominaci, którzy przecież mieli to wszystko blokować, okazywali się, jak to mówi Jarosław Kaczyński, no zawiedli. Tak było przecież z Służbą Ochrony Państwa, czy ona pomogła policji wejść do Pałacu Prezydenckiego, a nagle się okazuje, cała ta sytuacja wczorajszego wieczora pokazuje, że jednak jeszcze mamy jakieś wpływy, że jeszcze można coś przyspieszyć, że w więziennictwie jeszcze tutaj mamy takie przyczółeczki jeszcze i to daje nadzieję PiS-owi, że jednak jeszcze coś można, że jeszcze może jakby ten Duda coś tam jeszcze zrobił takiego, ale ułaskawił. Ale kiedy Jarosław Kaczyński mówił do posła Lipca pod którymś aresztem, już nie wiem, czy to było w Radomiu, czy w Przysurze, bo najczęściej jest dość ciemno i... Tak, właściwie to może być równie pod jakimś aresztem w Warszawie. Że przecież to teraz wszystko w rękach Andrzeja Dudy. Przecież tyle dni trwało. No jak, ze dwa.
No. Ja wiem, że to jest tyle dni, tak. Słuchaj, ale ja dalej nie rozumiem, po co oni pojechali dzisiaj przed prokuraturę krajową. Przecież Bodnar tam siedzi od 2 tygodni. Ja nie, bo nie przychodzi wiem, codziennie do pracy tam. Dzisiaj późnym. No tak, pojechał popołudnie. Poszła informacja, że prokurator generalny Adam Bodnar razem z PO prokuratora krajowego, panem prokuratorem Bilewiczem, włamali się do gabinetu prokuratora krajowego Dariusza Barskiego. I na tę wieść ci wszyscy, którzy byli do tej pory pod aresztami, już nie mogą tam, znaczy mogą tam być, tylko tam już nikogo nie ma ważnego dla nich, pojechali pod prokuraturę. Trzeba było się zebrać gdzieś, żeby był pojechali ciąg. Pod prokuraturę. Dlaczego? To jest kolejny akt pokazujący, że mamy dyktaturę. Znaczy legalny prokurator krajowy, który nie został odwołany tylko jakimś mykiem prawniczym wymyślonym znowu przez gdzieś tam w gabinecie Tuska. A nie podjadą do Ziobry go zapytać, dlaczego tutaj tak... No, z tego co wiem, to pana ministra Ziobry nie ma w Polsce, więc raczej ciężko go no, zapytać. Nie ma. Poza tym, jak wiemy od jego współpracowników, ciężko, znaczy można go o coś zapytać, tylko on nie może odpowiedzieć, bo ma jakieś dolegliwości związane z gardłem. Mógłby napisać ewentualnie. Mógłby. No ale wtedy jeszcze jest Pegasus. A Pegasus jest teraz niestety w rękach już reżimu. Który na pewno podsłuchuje. No więc nie można napisać do Zioby, pamiętasz, a on na pewno by nie odpisał, bo on na pewno świetnie wie, jak to działa. Był taki wątek, że marszałek musi ich podsłuchiwać, bo słyszał jakąś rozmowę między posłami i na pewno marszałek ma jakąś służbę, która podsłuchuje. No no to moja babcia zawsze mówiła, że każdy sądzi według siebie, więc no akurat w przypadku PiSu to bardzo wyraźnie widać. Suzliast wysłała do nas super naklejkę i takie ma stwierdzenie o pytanie. Otóż PiS cytuje pana Piotrowskiego, że Duda w 2015 roku mógł ułaskawić, ale Izba Karna Sądu Najwyższego orzekła, że nie mógł. Duda to lekceważy. Dlaczego dziennikarze o tym nie pamiętają? Cały czas pamiętamy. Ja myślę, że pamiętają. Dziennikarze mają problem z tym i to nie tylko dziennikarze. Generalnie, znaczy ja znam takie powiedzenie, które no może prawnicy, którzy nas słuchają, trochę się obrażą, ale gdzie 2 prawników, tam 3 opinie. Coś tam jest. Generalnie jak ja widzę w stacjach telewizyjnych przeróżnych całe te korowody prawników, gdzie każdy wchodzi na antenę po to, żeby wyjaśnić ludziom, jaki jest. I ludzie wychodzą z tego. To ja mam wrażenie, takimi... szanowni państwo wydawcy, niech oni już przestaną wyjaśniać. Niech nie tłumaczą, tak, ja też tak myślę. Niestety, no wiedza prawnicza, język prawniczy w ogóle jest bardzo trudno zrozumiały. I coś, co dla prawnika stanowi istotną różnicę, dla większości ludzi, którzy spojrzą, że ale co to za różnica, tak? Przeciętny człowiek nie rozumie różnicy między uniewinnieniem a ułaskawieniem. Nie rozumie, oczywiście. A my tłumaczymy, prezydent też a my nie tłumaczymy rzeczywistość, że prezydent świetnie rozumie, tylko wykorzystuje to, że większość nie rozumie. W związku z czym może sobie balansować ten. Także... A jak ci się podobało to, że przyjął dzisiaj panów, poszli w uściski, później stali w takim trójkącie i sobie klaskali wszyscy. To tego nie rozumiem, to jakaś musiała być wyrafinowana zabawa. Natomiast te uściski, no myślę, po prostu przytulania jak do ojca tak, naszego. W ogóle mnie to nie zdziwiło. W ogóle mnie to nie zdziwiło, no bo to jest po pierwsze, no jeżeli uznajemy, że to jednak było jakieś zwycięstwo i ten promyk nadziei, to on nie może gasnąć. No tak. W związku z tym jego naturalną konsekwencją dzisiaj była wizyta u tego, dzięki któremu wyrwali się z rąk oprawców. Praktycznie tak, jak to mówił wczoraj prezydent. Co powiem szczerze, dość mocno mnie zbulwersowało, że niesłusznie wtrąceni do więzienia. Tak, no za nie, nie. No jednak mimo wszystko znamy ludzi, którzy są lub byli niesłusznie wtrącani do więzień. I abstrahując od tego, czy my uważamy, czy ktoś z nas uważa, że Mariusz Kamiński, Maciej Wąsik walczyli z korupcją i przekroczyli uprawnienia, czy nie walczyli z korupcją, tylko są podłymi ludźmi, którzy napastowali innych, nie ma znaczenia. Sąd w 2 instancjach wydał wyrok skazujący, uznający, że oni złamali procedury i orzekł im za to karę bezwarunkowego pozbawienia wolności. No i tu nie ma nad czym dyskutować. Znaczy, jeżeli dyskutujemy,
to co, będziemy sobie wybijać orzeczenia sądu. Ja nie mówię w tej chwili o tym dualizmie, który jest w Sądzie Najwyższym, bo to jest jakby trochę inny porządek. Ja mówię w tej chwili o takich sądach normalnych, sądach karnych, sądach cywilnych, sądach rodzinnych. No jeżeli sobie zaczniemy wybierać, które orzeczenia pasują, a które nie, no to za chwilę każdy przecież będzie miał to prawo. Tak, no ktoś uzna na przykład, że sąd mu zasądził, nie wiem, alimenty na dzieci, ale on uważa, że on nie uznaje akurat Że ten sąd był stronniczy, w związku z czym nie będzie płacił alimentów. No właśnie tak. No, tak to nie może działać. No nam się wydaje, że nie może, ale PiS cały czas nam próbuje udowodnić, że właśnie tak się musi dziać i tak powinno to działać. Bo prawo ma być podporządkowane potrzebie człowieka. No oczywiście chodzi o człowieka PiSu. No i właśnie to jest też taki duży dysonans, o którym chyba za mało się mówi, że jeżeli uznamy rzeczywiście, że te lata 2015-2023, a tak w sumie trochę na początku było, to było takie ze strony PiSu pewne przywrócenie ludziom państwa. No bo trochę tak, wiesz, no ja pamiętam bardzo dobrze pana ministra Rostowskiego, który będąc właścicielem kilku kamienic w Wielkiej Brytanii, siadał i ze swoim lordowskim uśmiechem mówił, że nie ma pieniędzy. Na nic nie ma pieniędzy. I na nic nie było pieniędzy. Bo nie było. No teraz, przepraszam cię, jesteśmy zapożyczeni tak, nie, że... Nie, że nie było pieniędzy, tylko wygrywała doktryna w gospodarce, że to, że zarabiamy, nie, że mamy wydawać. No i umówmy się, każdy z nas zna pewnie ludzi, którzy nieźle zarabiają i mówią, że nie mają pieniędzy, i takich, którzy gorzej zarabiają i mają pieniądze na wszystko. Bo inaczej nimi gospodarują. No. To jest kwestia gospodarowania pieniędzmi, tak? No tak, tylko... Więc w pewnym sensie PiS, kiedy przejął władzę, dając 500+, dając 13, 14, może się na to obruszać czy nie, ale patrząc na to z perspektywy człowieka, który dostał pierwszy raz od państwa żywą gotówkę, znaczy słyszał do tej pory o sukcesie gospodarczym, słyszał o Zielonych Wyspach, słyszał o tym, jak Polska się doskonale rozwija, no tylko, że no, co on ale z tego miał? Przypominam co on ci, z tego miał? No dobrze, ale te pieniądze nie leżały w kasie państwa, tylko one zostały pożyczone. No, mamy prawie 2 biliony długu teraz. No to akurat głównie zawdzięczamy pandemii, no i no, sytuacji nie tylko, ale nie tylko, tak? Postpandemicznej. No. No, ale wiesz, no przepraszam cię, a nie zapożyczaliśmy się na 500+, już w zeszłym roku? Zapożyczaliśmy się. Tak, i to jeszcze... to było siódmy rok wydawania pieniędzy na 500+. No nie, no ale wiesz, i na te wszystkie emerytury też się zapożyczaliśmy. Okej, jeżeli ludzie się czują z tego powodu szczęśliwsi, bogatsi, bardzo proszę. Że na początku PiS przywracał trochę, można powiedzieć, przywracał Polskę takim zwykłym ludziom, no to dzisiaj cała sytuacja z Wąsikiem i Kamińskim pokazuje, że totalnie ma to gdzieś. Totalnie ma to gdzieś. Teraz pytanie, kiedy ludzie się zorientują w tym, że tak naprawdę trochę dali się oszukać. No właśnie, oni zostali omamieni tymi 500 złotymi. Zwróć uwagę, w sprawie afery gruntowej zostały skazane 4 osoby. Tak, i te dwie siedzą dalej w więzieniu. Zwykłych, no niezwykłych, bo akurat ci, którzy dwóch agentów CBA, tak. Wiedzą, to nie byli zwykli agenci CBA, ale oni nie są politykami PiS-u, w związku z czym pod polityków PiS-u pod areszty przychodziliśmy, tak cisnęliśmy w sprawie ułaskawienia, ułaskawiliśmy ich w trybie ekspresowym, wypuściliśmy w trybie super, ekstra, mega ekspresowym, a tamtych dwóch, jak to przyznała kancelaria prezydenta, trwa procedura ułaskawieniowa. Ja usłyszałam dzisiaj od, zdaje się, posła, nie pamiętam już którego, że powiedział, no ale oni widocznie nie poprosili prezydenta. Nie, właśnie kancelaria prezydenta dzisiaj zapytana przez któregoś z dziennikarzy, trwa procedura. No, aha, no to czyli no jak właśnie. Jestem Wąsikiem i Kamińskim, równi, to jestem taki równiejszy. No to jest klasyka Orwella tak naprawdę, tak? Tak, dokładnie klasyka tak. Klasyka Orwella. Ale a propos tego, słuchaj, czy oni byli dobrzy, czy niedobrzy, to dzisiaj dwie takie wrzutki, że tak powiem, się pojawiły. Jedno to jest fragment programu, który odbywa się normalnie w TVN24 i on będzie w sobotę, to jest Superwizjer. I w tymże Superwizjerze wystąpi Bogusław Seredyński, to nie wiem czy pamiętasz, to jest były prezes wydawnictw naukowo-technicznych. Który oczywiście został przez Wąsika i Kamińskiego wrobiony, tak jak wrabiane były inne osoby. No i tenże Bogusław Seredyński mówi tak. Siedmiokrotnie próbowano mi wręczyć łapówkę. Trzymano mnie w specjalnej celi. Próbowano ze mnie wycisnąć ze zdania. Dostałem taki wpier...
i tak dalej. No i on tam sobie posiedział w tym areszcie trochę. I druga rzecz, to jest sprawa z małej miejscowości, natomiast bardzo smakowita, ponieważ dotyczy burmistrza tejże miejscowości, który tak jak w przypadku Lepera, no, dostał zarzut, że za łapówkę będzie on tam jakąś ziemię sprzedawał, odralniał i tak dalej. No i dzisiaj właśnie sąd orzekł, że ten człowiek tego nie zrobił i nie było w ogóle takiej historii, żeby on cokolwiek chciał zrobić, ale co przesiedział 9 miesięcy w areszcie, to przesiedział i to jakoś pana prezydenta nie bolało, nic a nic. No nie, i tak naprawdę wczoraj byłem, wczoraj chyba w telewizji była dyskusja, w tej brał udział mecenas Kalisz i senator Kwiatkowski, czyli były prokurator generalny. No, dwaj byli prokuratorzy generalni, dokładnie. I została przypomniana kwestia ułaskawienia Zbigniewa Sobotki. Zbigniew Sobotka, znany polityk SLD, kiedy był wiceszefem MSW, naraził na zagrożenie policjantów działających pod przykrywką i został za to skazany, jeśli dobrze pamiętam, na chyba na 3,5 roku więzienia, no tam utratę praw publicznych, no, bardzo poważna kara. Aleksander Kwaśniewski go ułaskawił pod koniec swojej prezydentury, co jak pamiętam było bardzo mocno komentowane, tak, to był absolutny było skandal. Duże zbulwersowanie wszystkich. Absolutny skandal. I czasami pojawiają się takie porównania, no na zasadzie, wy też nie jesteście lepsi, tak? No bo Kwaśniewski ułaskawił Sobotkę. Tak. Tylko że Kwaśniewski ułaskawił Sobotkę, bardzo dobrze pamiętam tą historię, Zbigniew Sobotka nigdy nie wrócił do polityki. To po pierwsze. Nie po to go ułaskawił, żeby on dalej mógł być posłem czy ministrem, co zrobił Andrzej Duda w 2015 roku. Przecież po to ułaskawił Macieja Wąsika w tej pierwszym kroku, w tym takim... W 2015, tak, jeszcze zanim zostali prawomocnie skazani. Żeby, jak to mówi, uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej sprawy. No zwykle ułaskawia się, żeby uwolnić skazanego od kary. A prezydent ułaskawił, żeby uwolnić wymiar sprawiedliwości od tej kary. Dlaczego? Bo Andrzej Duda jako prawnik świetnie wiedział, że prędzej czy później, być może za pół roku, być może za rok, sąd drugiej instancji potwierdzi prawdopodobnie wyrok sądu pierwszej instancji, skaże obu panów prawomocnym wyrokiem i wtedy nie będą mogli zostać ministrami. Nie będą mogli być ministrami, a marszałek Sejmu będzie musiał wygasić ich mandaty poselskie i co do tego nie będzie żadnej dyskusji, bo prawo jest w tej sprawie absolutnie zero-jedynkowe. W związku z czym co zrobił? Ułaskawił ich przed wydaniem prawomocnego wyroku, doprowadzając całego tego galimatiasu, który mamy w tej chwili, tak. Mirabelka nam przysłała super naklejkę i pani Anna i pan Łukasz, który pyta tak, czy Kamiński z Wąsikiem mogą trafić ponownie do więzienia, komisja odnośnie Pegasusa i czy prezydent może już ich ułaskawić drugi raz? No dwa razy tak. Mogą trafić i może ich ułaskawić. W tej sprawie nie. No w sprawie Pegasusa nie? Nie, nie. W sprawie Pegasusa to jeszcze no najpierw tak. Muszą usłyszeć jakiekolwiek zarzuty. No, to potrwa. Po zarzutach musi powstać akt oskarżenia. Sąd musi ten akt oskarżenia uwzględnić i ich skazać. I prawdopodobnie sąd drugiej instancji również. I wtedy będą dopiero prawomocnie skazani. I Andrzej wtedy prezydent... Duda już na pewno wtedy nie będzie prezydentem. Raczej nie będzie, tak. No, na pewno nie będzie działanie naszych sądów, to tak właśnie. No, znając działania prokuratury i sądów, zostało nam do końca kadencji prezydenta półtora roku. 21 prawie. Miesięcy. No nie, 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 nie ma szans. Nie, no, ma, nie szans. Ma szans. Ale generalnie... pytanie oczywiście, czy kolejnym prezydentem też, kolejny prezydent no właśnie, też nie okaże się być kolegą Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika i może znowu będzie chciał ich ułaskawić. Zanim jeszcze na przykład powstanie akt oskarżenia. No na przykład, tak na zawsze. Taki, wiesz, taki na certyfikat pewno, na okazję, ułaskawienie na okazję. I na pewno pojawią się prawnicy, którzy przyznają tak, że prezydent ma prawo to oczywiście, zrobić. Bo to tak zawsze niestety jest z prawnikami, chociaż większość tych prawników mądrych, doświadczonych i profesorów twierdzą ci ludzie, że ale jednak... są też symetryści. Są, wszędzie są. Już wspominałeś to nazwisko, już nie będę powtarzał, tak, ale tak, bardzo tak. Cenię i szanuję pana profesora. Zawsze jeszcze w czasach dziennikarskich można było do pana profesora zadzwonić i liczyć na bardzo dobry komentarz. Było kilku takich prawników, którzy
którzy wprost po prostu pytali, na jaką? A o czym podpiszę? A, i co mamy uważać? Agnę wysłała nam także super naklejkę, bardzo dziękujemy. No, z prawnikami tak jest. Są też tacy komentatorzy, niektórzy, którzy też na którą nóżkę komentujemy, także wszystko jest wiadomo. Słuchaj, to jeszcze jest jeden wątek, który w sprawie Kamińskiego i Wąsika musimy poruszyć i mam nadzieję, że ich porzucimy za chwilę. Mianowicie, no, jutro. Jutro jest posiedzenie Sejmu, oni dalej twierdzą, że są posłami. Duda dalej twierdzi, że są posłami. Morawiecki zapowiedział, że on ich wprowadzi do Sejmu, co akurat nie musi tego robić, bo oni jako byli posłowie mogą wejść. No i chodzi o wejście na salę sejmową. No i jako nieposłowie nie powinni wejść. No nie do końca ma rację, poczekaj, bo oni jeszcze nie są byłymi posłami. No Kamiński już jest, bo już jest... Były poseł wchodzi do Sejmu, tak. Nie na okaziciela, na zasadzie strażnik marszałkowski powie, tylko ja pana pamiętam, pan w 2001 ma legitymację byłego posła. Musi mieć. A oni tych legitymacji nie mają. No nie mają, bo nie odebrali. Znaczy, bo Kamiński do tej pory mają unieważnione już przez marszałka Sejmu tak legitymacje obecnych posłów. Każdy strażnik marszałkowski w Sejmie świetnie wie, kto to jest pan Kamiński, pan Wąsik. No oczywiście, znam kiedyś takiego jednego posła, to były bardzo zamierzchłe czasy, który w przebraniu uciekał w góry, ale został złapany. Czekaj, ale ty mówisz o pośle? Tak, poseł. Okay. Poseł Akcji Wyborczej Solidarność. Okay. Był taki, który w przebraniu, chyba zakonnicy, jeśli dobrze pamiętam, ale nie chcę przekręcać. Ale to nie był szef UOP-u. Nie, to nie były szef UOP-u. Więc oczywiście pan Wąsik i Kamiński mogą się przebrać, ale to nie pomoże im, ponieważ nie da się wejść do Sejmu w grupie. Jako zakonnica. W grupie, tak? No każdy musi mieć przepustkę. Wiesz dobrze, tak. Wiele też byłaś dziennikarką w Sejmie. Wszystko, tak. Nawet jak cię świetnie zna strażnik, musisz mieć ważną przepustkę. Oczywiście, że tak. Więc oczywiście, że jutro będzie pewnie próba wzniecenia jakiejś awantury. No na fali tego płomyczka nadziei, tak? Płomyczek nadziei być może mówi, że jednak wśród tych strażników marszałkowskich, którzy przecież przez te ostatnie lata byli strażnikami marszałkowskimi kuchcińskimi, a później strażnikami marszałkowskimi witkowymi, może jednak znajdzie się jakiś sprawiedliwy, który ich wprowadzi. No, krążą plotki, że był zaciąg wśród zwolenników Gazety Polskiej. Myślę, że marne szanse na to są. Jeśli dojdzie do awantury, a myślę, że dojdzie, bo PiS-owi no zależy niestety. Na awanturze i myślę, że do tej awantury dojdzie, to raczej przed głównym wejściem Sejmu, ponieważ panowie nie wejdą na teren budynku Sejmu. Na teren Sejmu teraz można wejść znowu jak to kiedyś po ludzku, bywało. Tak. Na Górnośląską Sejm można przedefilować przed głównym wejściem Sejmu, tak cudownie. Jak kiedyś bywało, a nie nadrabiać 2 kilometry wzdłuż żeby ulicy. Żeby obejść wszystkie tak. Natomiast myślę, że nie wejdą, więc będziemy mieli raczej, pewnie dziennikarze się skupią, mogą się skupić na głównym wejściu do Sejmu. Myślę, że część z wejść sejmowych będzie pozamykana, natomiast na sali sejmowej pan Maciej Wąsik i pan Mariusz Kamiński się nie pojawią, aczkolwiek też umówmy się, to pewnie jest temat na inną dyskusję też, ale porządek obrad jutrzejszego Sejmu jest nadal ubogi. No bo to jest oczekiwanie, znaczy chyba było to zwołane to posiedzenie po to, żeby w razie czego, gdyby Senat wniósł jakieś poprawki. Myślę, że do nawet budżetu, na wszelki wypadek jest tak, że Senat nie wniósł żadnych poprawek. No więc żeby nie ma żadnych poprawek, tak. I budżet już trafił do prezydenta. Wiesz co, ale ja usłyszałam jeszcze jedną koncepcję i powiem tak, po tym co się działo w ostatnich dniach, myślę sobie, że ta koncepcja nie jest wcale taka wydumana. To znaczy, że prezydent przyjedzie i ich wprowadzi. Jako swoich, nie wiem, doradców, ministrów, Bóg wie kogo. Wszystko jest możliwe, no wszystko jest możliwe tak naprawdę. Znaczy w przypadku determinacji, żeby cokolwiek ugrać, odnieść kolejne zwycięstwo, sky is the limit, tak? Prawdopodobnie PiS uzna, że jeżeli ich wprowadzi na salę sejmową,
raczej marszałek Hołownia nie będzie w tej sprawie reagował. Oni też i tak, tak nie myślę. Mogą głosować. No więc właśnie. Natomiast dla PiSu to będzie pewnie sukces. Tak, ale znaczy, sprawa tylko... by się rozwiązała sama, gdyby Państwowa Komisja Wyborcza wskazała już tych kandydatów, kandydatki konkretnie, które mają zastąpić panów. Na, To jest też tak naprawdę pytanie co do Andrzeja Dudy jest takie, no Andrzej Duda zaskakuje niektórymi uchami w tym sensie, że gdyby było tak, jak wielu dla własnej wygody i dla prostszego postrzegania rzeczywistości woli uważać, że Andrzej Duda wykonuje wszystkie polecenia Sława Kaczyńskiego od 2015 roku, a tak nie jest. Tak, czasami się to oczywiście wyrywa. Bym ci powiedział, nie no oczywiście, Kaczyński każe Dudzie przyjechać i wprowadzić panów na salę. Ale właśnie nie wiem, czy tak będzie, bo Andrzej Duda ma jednak takie momenty, w których no jednak nie. No czasami nie, ale w sprawie Wąsika i Kamińskiego wykazuje się taką no takim brakiem bezstronności, że nie zdziwię się, no nie, jeżeli nie, po prostu... Nie, nie, to nawet nie może mówić o bezstronności, nie wiem, może absolutnie. Ich bagażników wiezie. Pan Radosław przysłał nam super naklejkę, zwracając uwagę, że jednak pomyliłeś się w odliczeniach, bo do sierpnia 2025 roku jest 17 miesięcy, nie 21, całe szczęście. Kilka miesięcy krócej rzeczywiście. Z Andrzejem Dudą. Pani Monika wysłała nam też... Ale jak 17? Super naklejkę, policz se na paluszkach potem. 12? A, no, styczeń mamy przecież. No, styczeń plus... No to 19 do sierpnia. No, ale to jest... W sierpniu to już jest, o ile rozumiem, zaprzysiężenie, a wcześniej masz wybory, jedną do turę, drugą turę. Ale do momentu zaprzysiężenia nowego prezydenta. No, wiesz, no jak Andrzej już będą wybory, to już będziemy czuli, ułaskawić że... można nawet pół godziny przed zaprzysiężeniem nowego to prezydenta. Prawda. Były już takie przykłady w historii, kiedy nagle się okazywało, że tuż przed... Z mrokiem nagle jednak jak akty łaski spływały akurat w dziedzinie ułaskawień. Tak. Poprzednicy Andrzeja Dudy wykazywali się równie dużą determinacją, fantazją i tak, ktoś teraz pokazywał jakieś statystyki tam 3000 ułaskawień za jednej kadencji jednego z prezydentów. Natomiast no, nie w ilości jest rzecz, myślę, że niewiele z tych ułaskawień pamiętamy. Kilka z nich było oczywiście grubymi skandalami, aczkolwiek uważam, że żadne z nich nie były po to, żeby umożliwić koledze sprawowanie wysokiego urzędu, mimo że sąd zdecydował zupełnie inaczej. Ja myślę, że żadne nie było po to, żeby kolega mógł pokazać całemu państwu gest Kozakiewicza. Nawet nie dosłownie. Tak. Bo to tak mniej więcej w tej chwili wygląda. Daro nam wysłał także super naklejkę. Tu jest jeszcze dużo cyferek. 33, 12, 26. O, Daro 33, 12, 26, żeby nie było pomyłki. Słuchaj, to może już ciszej nad tą trumną, czyli Kamińskim i Wójcikiem. Wiem, że to nie Wąsikiem, jest... Wąsikiem, przepraszam. Ja się pomyliłam, tak jak dzisiaj się też ktoś pomylił. Tak, tak, tak. No ale może już zamilknijmy. Masz Hołownia chyba dzisiaj. No, tak. Dzisiaj się tak, masz. No w ogóle zadziwiam, jak często ludziom przegada się nazwisko Wąsik, Wójcik. No ja wiesz, widzę cię przed sobą i tak się jakoś zrobiło dziwnie. Ale zostawmy już ich, znaczy wiadomo, że to się jutro jeszcze będzie kotłowało i nie, będzie... to się na pewno będzie kotłowało długo, dlatego że no to jest tak naprawdę kolejna próba jakiegoś mitu założycielskiego nowej odsłony PiS-u, tak? Wiesz, no za 2,5 miesiąca mamy wybory samorządowe. A nie mamy Państwowej Komisji Wyborczej nowej. No nie mamy też. No, a tu akurat Andrzej Duda się specjalnie nie spieszy. Od 21 grudnia, kiedy Sejm wybrał nowych członków PKW, no to jeszcze nie znalazł czasu, żeby No zarobiony był, no ułaskawiał, nie? Nie, no myślę, że to też jest element tej gry. No przecież gdyby to była już nowa PKW, no to przewodniczący PKW wybranej w tej kadencji raczej nie pisałby do marszałka Hołowni, czy na pewno podtrzymuje to, że właśnie. Kamiński i Wąsik to już nie są posłami, bo dla niego to jest jakby niejasne, tak? Tak. On dostał pismo w sprawie jednego, dziękuję, do widzenia. No. Jeszcze jakiś prezydent tam twierdzi, że się jakiś dopatrzył proceduralnych nieścisłości i nie jest pewien, czy on już może zaprzysiąc... Nie, no, bardzo dobrze, prezydent musi stać na straży prawa i konstytucji, więc... No... Tak, to robi to po prostu od 8 lat genialnie.
Genialnie. No więc zadyma ciąg dalszy. Państwowej Komisji Wyborczej tej nowej nie ma, a stara właśnie pisze to, co pisze. Więc porozmawiajmy troszkę o innym potencjalnej bombie. Znaczy, ona jest taka bombka, może bardziej niż bomba, czyli Komisja do Spraw Wyborów Kopertowych. No ja mam trochę problem z tą komisją. No dawaj. Słuchaj, mam problem taki, że po pierwsze moim zdaniem ta komisja nie do końca przygotowuje się do tych przesłuchań. To znaczy posłowie przychodzą. Jedyną posłanką, która moim zdaniem drąży i o coś jej chodzi, jest posłanka Filiks. Natomiast cała reszta przychodzi i mówi i zadaje właściwie te same albo podobne pytania różnym osobom, one się powtarzają. Nie wiedzieć czemu zawsze jest ta sama kolejność pytających. Zawsze się zaczyna od przewodniczącego. Pamiętam inne komisje, to inaczej bywało. Nie rozumiem dlaczego... Znaczy trochę rozumiem, aczkolwiek no dzisiaj zagrywka w stosunku do Sasina, kiedy nie pozwolono mu wygłosić tej tam własnej opinii, tego wolnego oświadczenia, to średnie to było. Przewodniczący, który przerywa odpowiedzi, zanim one się na dobre zaczną, trochę jak ta stara historia z Michałem Szczerbą, który powiedział, panie marszałku kochany i został wrócony. Tak. To tu się mniej więcej to samo odbywa i naprawdę mam z tym kłopot. Potem porozmawiamy oczywiście o przesłuchaniu Sasina i nie tylko, ale no takie to jest, znaczy każdy jest przygotowany na to, żeby ugrać swoje, a reszta, jakie to ma znaczenie? No w 100% się z tobą zgadzam. Znaczy ja uważam, że jeśli jakiś plan na komisję śledczą tą i w ogóle kolejne był, no to być może, znaczy na pewno coś nie pykło, jak to mówi młodzież, tak? A być może nie ci wykonawcy, być może plan jest zły, a być może tym razem, tak jak Tusk zaskoczył Kaczyńskiego i PiS, to tym razem PiS zaskoczył rządzącą koalicję, tak? Bo no patrząc już na to, jakich posłów PiS delegowało do tej komisji, i tu mam na myśli zarówno, no, przede wszystkim posła Czarnka i posła Budę, którzy przez ostatnie kilka lat byli ministrami. Znaczy zyskali, można ich lekceważyć, można ich lubić, nie lubić, ale zyskali bardzo duże doświadczenie. Do tego to jest też coś takiego, że wyborcy PiS-u oczekują od swoich ludzi robienia awantury. Czy każda awantura jest super, tak? Tak. Każda awantura jest super. Jak rządziliśmy, awantura była super, przykrywała to, co robiliśmy naprawdę, a jak nie rządzimy, to tym bardziej awantura jest super, tak? Determinacja, z jaką przewodniczący Joński i wiceprzewodniczący Karnowski bronią się przed powołaniem na świadków Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego. No ja powiem szczerze, nie rozumiem. Ja już po drugim wniosku powiedziałbym, dobra, słuchajcie, przesłuchajmy ich. Znaczy dzisiaj po Legii od własnej broni w trzech pytaniach przewodniczący Joński został pokonany, leżał na łopatkach i tylko brakowało mi, żeby Sasin z Budą podeszli i strzeli sobie high five. Tak, bo, trochę tak było niestety. Bo przewodniczący Joński udowadniał, że... trzy razy czytał tytuł uchwały o komisji śledczej, że tam jest kręgów rządowych, w związku z czym przysługujemy z kręgów rządowych. I dostał proste pytanie, a poseł wypił przewodniczącym klubu. Ale jakiego klubu? Nie był w rządzie. No nie był. Ale był posłem, głosował za tą uchwałą. Ale Małgorzata Kidawa-Błońska też. Dziękuję bardzo, pozamiatane. Znaczy, no kurde, jeżeli używasz jakiegoś argumentu na komisji śledczej, to się przygotuj do niego. To przygotuj sobie też jakieś... Czy możesz zostać zaskoczony? Znaczy, mam wrażenie, że nikt się do tego nie przygotowuje. Zastanawiałem się, i w ilu jeszcze pytaniach dzisiaj przewodniczący Joński powoła się na przykład konferencji pana Żółtka, którego chyba mało kto pamięta, że w ogóle był kandydat na prezydenta, ale najwyraźniej panu przewodniczącemu Jońskiemu zapadł bardzo mocno w pamięć. Pasowało mu to do narracji. I czy pasowało, czy nie pasowało, to przewodniczący Żółtek, kandydat Żółtek, który wychodził i pokazał, że miał swój pakiet, do każdego pytania pasował. Jak pięć do nosa trochę. No powiem szczerze, jeżeli wszystkie komisje śledcze będą tak przygotowane,
no to raczej sukcesów tutaj nie będzie. I może na tych trzech w takim razie już powinno się skończyć. No, nie wiem, szczerze mówiąc, co zamierza udowodnić ta komisja. Właśnie. Ja też. No właśnie, bo to jest ten problem. Bo to jednak znaczy, to są trochę inne komisje, nie wiem, jak pamiętam komisję Rywinowską, wszyscy się powołują, tak? A ona była pierwszą komisją w ogóle. Nikt, kto był tam wzywany, nie wiedział, jak się tam zachować. Inny był też stosunek do prawa. Generalnie tam każdy próbował odpowiadać na pytania. Dawno już nie mamy w polityce odpowiadania na pytania. Nie, no jest narracja. Przychodzi polityk na wywiad, dostaje pytanie, a wygłasza swoją formułkę. Tak. Oczywiście jak dziennikarz się uprze i go będzie drążył, to tą samą formułkę wygłosi 3 razy. Albo tylko jedna różnica i nigdy więcej nie dostanie wywiadu, albo nigdy nie będzie chciał już prowadzić wywiadu z tym politykiem. Czasy się zmieniły, kiedyś jednak było inaczej. Wiem, że to brzmi trochę jak... To było ledwie 20 lat temu. To było 20 lat temu. Czasy się zmieniły po prostu. Dzisiaj komisja śledcza w ogóle, no, jeżeli miało być to spektakl, to spektakl dzisiaj się przygotowuje. Ja nie mówię tutaj, że mamy być przygotowani, jakieś pułapki na świadków, nie o to chodzi, ale kończy się przesłuchanie jednego, czy drugiego, czy trzeciego świadka. I no nie wiesz, po co oni tam byli właściwie. Ty nie wiesz, co tam byli. Internet nie wie, o czym tam byli. No, jakimś złudzeniem jest przekonanie, że ludzie siedzą i oglądają długie, wielogodzinne przesłuchania, które tak naprawdę są bardziej połajanką między mało komu znanym posłem Budą, mało komu znanym posłem Jońskim i ewentualnie innymi uczestnikami komisji, gdzie i tak w pewnym momencie pojawia się wniosek uchylić pytanie, uchylić odpowiedź, uchylić swobodną wypowiedź, uchylić... No, wszystko się uchyla. No, znaczy... Jest to tak słabe, powiem szczerze, że ja to dzisiaj cieszyłem się, że mam jeszcze 3 szafki do skręcenia w kuchni, bo przynajmniej nie miałem poczucia zmarnowanego czasu. A wiesz co, ale to jest jeszcze jest tym słabsze, że to uchylanie odbywa się na zasadzie, chce pan wygłosić swoją swobodną wypowiedź? Tak, poproszę. Uchylam pańską swobodną wypowiedź, ale jeszcze nic nie powiedziałem. Nie szkodzi, mam prawo i uchylam. Ja to domyślam się, że przewodniczący Joński po starciu z Arturem Soboniem ma traumę i będzie ją przerzucał na wszystkich kolejnych świadków ze strony PiSu, z pewnością tak. No dzisiaj jeszcze, że tak powiem, pomogli mu współpracownicy posła ministra byłego Sasina, ponieważ jego swobodną wypowiedź wrzucili do internetu na jakieś 40 minut przed posiedzeniem komisji, więc już wszyscy wiedzieli, co on chce powiedzieć. Ja pamiętam kiedyś w tej komisji Rywinowskiej był przesłuchiwany Lew Rywin. Tak. Lew Rywin przyszedł oczywiście ze swoim pełnomocnikiem. Warto przypomnieć, Lew Rywin był w tej sprawie już podejrzanym o płatną protekcję, w związku z czym mógł skorzystać z prawa do odmowy zeznań. Wszyscy posłowie w tej komisji świetnie wiedzieli, że on będzie korzystał z prawa do odmowy zeznań. Na każdą, tą pamiętam, Lew Rywin, jak dzisiaj odmawiał w odpowiedzi na to pytanie, odmawiam udzielenia odpowiedzi. To była taka formułka, którą wygłosił nie wiem ile razy. Nie wiem ile razy, ale z pytań zadających pytanie było można wysnuć całą narrację. Dokładnie. To nie miało znaczenia, że on nie odpowiada. Każdy z tych posłów był przygotowany w swojej roli do przedstawienia swojego planu. Mógł potem wyjść do dziennikarzy i powiedzieć o co chciał zapytać pana Rywina, a jeżeli nie chciał ujawniać tego przed, to mógł powiedzieć po. Ja mam wrażenie, że dzisiaj jakby zapytać któregokolwiek, czy nawet wszystkich członków komisji, co pan się chciał dzisiaj dowiedzieć, to nie byliby w stanie odpowiedzieć na to pytanie. No więc dlatego mam wrażenie, słuchaj, że jedynie posłanka Felix, o co się jej chodzi, tylko ona nam też niestety nie ujawnia tego, o co jej chodzi, bo ona zadaje dosyć dociekliwe... Może w ostatnim odcinku. No mam nadzieję, że wiesz, że to do jakiejś puenty dojdzie, ale ona rzeczywiście ewidentnie ma dostęp do dokumentów i ona w tych dokumentach siedziała. I te pytania są przygotowane pod te dokumenty, które ona ma, pod maile, które komisja dostała, no, jakieś notatki ministerialne i rządowe i tak dalej. Gdybym nie znał historii z kwietnia, maja 2020 roku, nie był ich świadkiem i ich nie obserwował, to śledząc dzisiaj wypowiedzi wicepremiera Sasina,
to zapytałbym koalicyjnych już się członków tej komisji, o co wam chodzi? No. Bo Sasin bardzo, bardzo konsekwentnie się wypowiadał, zresztą koledzy z PiS-u doskonale mu w tym pomagali. Tak. Bardzo mi się podobało, bardzo mi się podobało, trochę bez sensu, ale jednak trafione porównanie pana na przykład przewodniczącego Budy, który, czy wie pan, ile stron liczy ustawa budżetowa? I to jest takie pytanie, które budzi już zainteresowanie. Jakby, o co mu chodzi? Joński już by uchylał, tak, no, ale już by, tak, nie miał tam zarazu ten, tak? No i ja przewodniczący Sasin, świadek Sasin mówi, no nie wiem ile, no to jest duża ustawa, no tam sprawdziłem sobie, w tym roku tam było 700 stron, no duża ustawa. A ile stron liczyła ta ustawa ten? No i Sasin akurat ma, liczy 6. I prosty ten, prosty, trafiający do każdego, kto obserwuje i ma czystą głowę, czyli on nie wie, że nie wie ani, że Sasin jest niewinny, ani, tak, że Sasin jest złodziejem. Nie ma jeszcze wypasowanego, chce sobie wypasować. No i mówi, no jak to jest, że ustawę budżetową Senat w ciągu 5 dni zrobił teraz, a tamtą ustawą w ciągu 30 dni. I pod teorię PiS-u, że tak naprawdę to Senat sprawił, że te wybory nie doszły do skutku, chociaż każdy, kto obserwował tę sytuację i kto zna dokumenty, wie, że Senat uratował tak naprawdę tę ekipę przed kompromitację, a nas jako państwo uratował przed sytuacją, która by dopiero była kompromitująca, że ktoś próbowałby uznać te wyniki z takich kadłubkowych wyborów, gdzie nikt nie wie, gdzie były karty, kto zakreślał, kto wydrukował, kto głosował. Bez pieczęci, bez niczego. W ogóle mielibyśmy totalną katastrofę 10 maja 2020 roku, która by dała oręż każdemu, kto chciałby podważyć mandat tak wybranego prezydenta. Oczywiście, to przecież dlaczego nikt nie podnosi wątku, że sam prezydent Duda nie chciał tych wyborów? No to się pojawiło przy którymś przesłuchaniu, wiesz, tylko oczywiście to jakoś taki boczny wątek. Było coś, ktoś nawet cytował go, że on nie chciał. Powiem no szczerze, tylko, nie jestem tym zdziwiony, natomiast no to nie jest premier. Ale powiem ci, że to mnie fascynuje, bo oczywiście oglądałam te komisje siedząc na Twitterze i no, wyborcy koalicji 15 października są zachwyceni. Aha. Mówią, że świetnie, że w ogóle świetnie im idzie. I że tak powinno być, nie powinni dopuszczać do tego, żeby... No, a że było, że przewodniczący Joński taki twardy jest. No jest, krzyczy trochę na tych ludzi. Rozumiem, że jest twardy, no bo ma wokół siebie zawodników wagi ciężkiej i pyskaczy straszny. Ma większość komisji. Tak, ale wiesz, tej nowej komisji, bo nie wiem, czy... Nie, to najpierw jeszcze skończmy z tym Sasinem, bo to przesłuchanie trwało bardzo długo. No jest kilka takich drobnych smaczków, które pokazują państwo PiS. Znaczy, po pierwsze, Sasin, który pytany o to, czy nadzorował Pocztę Polską, nie nadzorował. No, tam gdzieś tam poczta była, owszem, ale przecież on im nie mówił, co oni mają robić. Potem się okazało, że jakiejś tam innej spółki, a PWPW, on tego nie nadzorował, bo to było pod ministra spraw wewnętrznych. Potem jeszcze było jakieś kolejne pytanie, no to on tam też jakoś nie bardzo. I wychodzi na to, że Sasin siedział sobie w tym ministerstwie, kręcił kulki w nosie i w ogóle premier mu kazał zorganizować wybory, ale on się nie orientował. Kto co robi, za ile, dlaczego podpisał umowę, to go w ogóle nie zainteresowało. Po prostu nic. Natomiast druga rzecz, która mnie też ujęła bardzo, bo przed nim występował były wiceminister. Tak. Były wiceminister, bardzo starał się nic nie powiedzieć. Do tego wszystkiego był potwornie przestraszony, tak samo jak był przestraszony Artur Soboń. No ale Soboń mówił, że on w ogóle z pocztą, to on nic nie miał wspólnego. On nie miał tego w obowiązkach, w ogóle nic. A Sasin mówi, on nadzorował formalnie, znaczy nieformalnie. On nadzorował tę pocztę, bo jego o to prosiłem. On nie miał tego w obowiązkach, ale prosiłem go, żeby nadzorował, więc umoczył Sobonia. No i teraz zobacz, Beata. Dlaczego zapamiętaliśmy, z czego dobrego zapamiętaliśmy komisje śledcze kiedyś? Z tego, że w sytuacji, kiedy świadek ewidentnie kłamie, tak, na temat stanu faktycznego, to wyciąga mu się dokument, no okazuje właśnie mu się na przykład do tego, czy pan poznaje ten dokument, czy to jest autentyczny dokument, tak? Pokazuje mu się dokument, pokazuje mu się akt prawny.
cytuje mu jego się. Jego wypowiedź na przykład, albo cokolwiek, czyjąś inną. Cokolwiek, no jak my wiemy, Jacek coś udzielał tylu wywiadów, że nie pamięta, co, nie pamięta, co mówił. Dobrze, że akurat nie pamięta, co on mówił, ale pamięta, co mówiła tak. Kidawa Błońska. No, przynajmniej tyle. Natomiast no, ja tego nie widzę na komisji. No tu trzeba było sobie samemu troszkę wykopać. Czyli no. Poseł zadaje pytanie, Świątek odpowiada. A poseł dalej nie wie, co z tym zrobić. I to, co, znaczy, ci posłowie nie są prokuratorami. To nie jest tak, że se prokurator później to wyciągnie i rzuci oskarżenie, tam zagrożony do 3 lat za składanie fałszywych zeznań. No nie. Znaczy, to jest, to ma być spektakl. Takie założenie tak, komisji śledczej. Tak, to ma być show po prostu. To ma być spektakl dochodzenia do prawdy, ale też pokazywania człowiekowi, który nie wie do końca, jak było, czy on mówi prawdę świadek, czy mówi nieprawdę. Nie wygłaszanie opinii, tylko właśnie na podstawie dokumentów. Tego mi brakuje. Nie też. Tego nie rozumiem, że tego nie ma, bo ci posłowie mają czas na to, żeby się przygotować. No nie mają w tym Sejmie żadnych wielkich obowiązków, naprawdę. W tej chwili jeszcze nie, tak. No, generalnie strony sejmowe, jeśli chodzi o kwestie składanych projektów, uchwał, posiedzenia komisji, no powiedzieć, że są ubogie, to nic nie powiedzieć. Znaczy, nic no się jest, w tym parlamencie nie dzieje. Wiesz, jest początek tak naprawdę. No, oni czekają też na to, co rząd im dostarczy. No trochę tam zaczyna dostarczać pomału, trochę walczyli. Ale posłowie mają czas. Mają czas, tak. Mogliby się przygotować do tych... Nie mówiąc już o tym, że pamiętasz, te stare komisje to polegało też na tym, że ci ludzie mieli duży sztab wokół siebie, różnych swoich asystentów, nieasystentów. Oczywiście, partia im wypożyczała jakichś ludzi z biura takiego czy innego. I oni wszyscy siedzieli nad tymi papierami i tworzyli jakąś właśnie linię przesłuchania. I ta linia była też taka, że nie wiem, że jeden mówi z danej partii, to ja będę pytał o to, ty pytaj o to, tak żeby mieli jakieś dwa wątki, pociągną, pomogą sobie i tak dalej. Tutaj rzeczywiście tego brakuje. No ale dobra, Sasin wsypał Sobonia, no i oczywiście notorycznie wsypał Morawieckiego, czyli ta niechęć znana z Sasina do Morawieckiego wylazła i tutaj. No generalnie było, a nie, to premier podpisał, to premier zlecił, to premier kazał. No dobra, no i wiesz, przyjdzie Mateusz Morawiecki, zapytają go o to, a powie, ja nie podpisywałem. A to nie jest pański podpis? No ale gdzie? No właśnie, no trzeba było, no myślę, że tutaj by akurat te dokumenty będą mieli, no taką mam nadzieję. Okay. Nie, no, no dobrze, no. Znaczy inaczej, żyjmy bo tą oni nadzieją, mają te dokumenty. Żyjmy tą nadzieją, że w końcu przydarzy się takie przesłuchanie, które coś wniesie. Słuchaj, oni mają te dokumenty, dlatego że rzeczywiście no, posłanka Filiks się do nich odwołuje, tak? Dzisiaj nawet chyba Sasinowi, nie, temu panu, który był przedtem, pokazała jakiegoś maila, co pan się zdziwił, że go wysłał. No to czasami się wysyłają, no, wiesz, no, to ludzie z mailami tak jest, że po tak. prostu... No ale generalnie to jest tak, że trwa tam rozgrywka... Może miał autoresponder na przykład włączony. I nie, to był jednak z treścią, wiesz? Treścią. Tak, z treścią był to mail, także niestety... Może ktoś mu się włamał. Sorki. A było pytanie, czy ktoś mu się włamał? Bo było. Nie... Aha, było, nie włamał ale powiedział, że mu się nie włamał. Aha. Tak jak Soboniowi. Soboniowi też się nie włamał, ale on ale właśnie on wtedy on w strachu był strasznym. Słuchaj, czego oni się boją? No jak to, czego się boją? Kogo się boją? Prezesa? Oczywiście. Ale aż tak? Wszyscy w PiS-ie się boją prezesa. Znaczy ja wiem, że oni się boją, no ale wiesz, nie, przepraszam, nie wszyscy, Mariusz Kamiński się prezesa nie boją. Żeby Soboń siedział i po prostu trząsł się prawie cały, żeby nic nie powiedzieć, bo właśnie jakaś straszna kara go spotka. No to przepraszam, co prezes im robi? No, jest młodym człowiekiem. Przecież no... Czyli karierę mu złamie, tak? No, polityczną. Zabierze go z tego NBP-u teraz. No, no z NBP-u zabrać go nie może. No właśnie. No ale wiesz, w NBP-ie nie ma immunitetu. Członek zarządu NBP-u ale nie ma to prezes to już nic mu nie pomoże w tej no, sprawie. No ale wiesz, prezes może kazać powiedzieć innym, żeby powiedzieć, że to wszystko Soboń. Aha. No to po co mu to? No tak, no ale to sam się wkopał, no potwierdził, że z pocztą nie miał nic do czynienia, jednak miał pan Jacek, ja nawet przysłał dzisiaj, nam super naklejkę. Przepraszam cię, a powód tego strachu, wiesz to, bo nawet czytałem ci jakiś taki tweet o tym, że tak naprawdę trochę ta sytuacja z Wąsikiem i Kamińskim, znowu wracam do tego wątku, ale to jest trochę, te wszystkie słowa, które padają przy okazji tego, i to nie chodzi o słowa panie Hołownia, panie Tusk, tak, jeszcze się spotkamy. Ale że to są takie zawalowane groźby pod adresem tych wszystkich, którzy domniemują, że skoro przegrywamy, to może trzeba się zacząć jakoś dogadywać z tymi nowymi. Tak, albo że my was jeszcze barwy. Dopadniemy, jak wrócimy. Tak, że jednak to jest
próba jeszcze pokazania, my mamy jeszcze taką siłę, że i wrócimy do władzy. I wrócimy do władzy. I to oczywiście nie jest pozbawione sensu, bo jak to ładnie, no, tak, to jest płodozmian jest taki. Muszę się raz przegrywa, raz się wygrywa. Co parę tych, a im bardziej ktoś ogłasza koniec PiSu, tym bardziej, żeby nie musiał pognąć swojego języka, jak co po niektórzy, którzy nawet książkę o tym napisali swego czasu. I to, żeby było jasne, to było znacznie przed objęciem władzy przez PiS na dwie kadencje. Tak, tak. I tak chodziło im o ten PiS. Dokładnie o ten PiS. Pan Konrad wysłał nam super naklejkę i pytanie, czy Kaczyński może siedzieć za kierownictwo. No jest taki przepis o sprawstwie kierowniczym, więc... No, wszystko zależy od tego, czy się dobry prokurator... Śmiechem, żartem mówiąc, w dyktaturze to nawet powinien. No tak. No pytanie oczywiście, czy znajdzie się prokurator gotowy nie tylko nawet postawić taki zarzut, bo ze stawianiem zarzutu przypomnę, że chyba Donald Tusk i Jarosław Sikorski mieli postępowania w sprawie zdrady. No tak, tylko trzeba właśnie jeszcze zarzuty sensownie dobrać. Tylko jakoś tak minęło 8 lat i postępowanie chyba wciąż trwa nawet. No wiesz, chyba nie zostało umorzone, wiesz, to jest w ogóle ciekawe. Trzeba by sprawdzić, czy to postępowanie, przy których, jak pamiętasz, Donald Tusk na spacery przyjeżdżał do Warszawy, Czy ono jeszcze trwa? Bo jeżeli trwa, no to tylko patrzeć, jak zostanie umorzone przez nowego prokuratora krajowego, będzie kolejne paliwko. No właśnie, bardzo ładne było to, jak prezes dzisiaj przed tą prokuratorą krajową opowiadał, że właśnie tam w tej prokuraturze są dowody na te właśnie zbrodnie Tuska i innych, więc przez 8 lat ukrywali w prokuraturze krajowej. Tak, ale to trochę tak na pocieszenie, jakby można powiedzieć, że PiS jednak jest totalnie nieogarnięte w tych tematach, których robi. To nie jest żaden plan, tylko takie bardzo ad hocowe działanie. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, albo wczoraj, albo przedwczoraj Jarosław Sikorski wycofał z Rady Europy skargę Polski przeciwko Rosji w sprawie Smoleńska. Tak. Jako żywo nigdzie nie widziałem oburzenia, nigdzie nie widziałem pomstowania na Sikorskiego, że właśnie przed tym ostrzegaliśmy. Ruscy agenci doszli do władzy i już tego. Oczywiście tam byłyby racjonalne argumenty, no przede wszystkim z tego powodu, że Rosja nie jest członkiem Rady Europy już, w związku z czym to trochę jest bez sensu, no ale było, a on to wycofał. Można z tego skreślić ładną narrację, najwyraźniej w tym całym zamęcie nie ma żadnego jakiegoś ośrodka, który by wyłapywał takie rzeczy. I to jest takie pokazanie, że jednak no tam, może nie powiem, że jest bezchołowie, ale jest takie od sasa do lasa. Znaczy szukanie tych płomyczków nadziei, które pokażą, że jednak my jeszcze coś możemy. Tak? To jest chyba nastawione wyłącznie na taką wielką zadymę, a zdaje się, że narracja smoleńska już nie żre z przeproszeniem. No to tutaj już oni na to chyba nie stawiają. Mysz Oneiros wysłał nam super naklejkę. Nie, ale a propos rzeczy, które zostały wycofane, to teraz będzie kilka dobrych wiadomości. Jedna nawet, znaczy ta będzie śmieszna, moim zdaniem przynajmniej, ponieważ dzisiaj ukazała się informacja, ja to oczywiście muszę sobie otworzyć. Mianowicie, żebym aż to jeszcze znalazła, bo to nie jest takie proste. Otóż Ministerstwo Obrony poinformowało, że minister, no właśnie nie wiem, czy to wycofał, czy zniósł, czy no w gruncie rzeczy wojsko już nie musi opierać się wyłącznie, czerpiąc informacje wyłącznie z telewizji publicznej i gazet opanowanych przez PiS. Bo taki był obowiązek w wojsku przez ostatnie 8 lat, no i właśnie dzisiaj został ten obowiązek usunięty. W wielu instytucjach. Tak myślę, że jeszcze kilku będzie. Telewizory były nastawione tylko na jeden kanał, więc. Tak. Także jesteśmy do przodu. O. To jest jedna rzecz. Słuchaj, druga, to już naprawdę jest dobra informacja. Otóż w tym tygodniu jeszcze trafi
do Sejmu a propos ustaw i tego, że Sejm nie ma co robić. Ustawa dotycząca pigułki dzień po, że ma być dostępna od 15 roku życia, jak ktoś będzie chciał kupić bez recepty. Bardzo będzie ciekawa rozgrywka, tak? Ja myślę, że to akurat przejdzie, wiesz? Nie, to, że przejdzie przez Sejm, to wiem, bo już no tak, nie wiadomo, co prezydent PSL-u zrozumieli, że to jest antykoncepcja, a nie wczesna aborcja. Natomiast no, stanowisko prezydenta myślę, że tak, tutaj może będzie... Może być ciekawe, może córka go tym razem przekona, no bo wynika z doniesień międzynarodowych, że prezes ulega różnym wpływom. To prezydent. Prezydent, przepraszam. Szczególnie rodzinnym. Przypomnę, że też. Żona dwukrotnie zawetowała ścianek. Ścianek, tak. Tak. Więc... To prawda. W tym drugi raz rzutem na taśmę, bo już prezydent zdążył powiedzieć podobno ministrowi Czankowi, że podpisze, ale jednak rano się okazało, że nic, nie. Nic z tego. Nie ma zgody. Nie dostał kontrasygnaty. Do tego wszystkiego... to The Guardian właśnie napisał. Jak już zaczęłam, to przeczytam. The Guardian. Polski prezydent jest słaby, próżny, łatwo ulega wpływom innych i zwykle kończy wykonując polecenia Kaczyńskiego. W trakcie trudnej transformacji państwa, zamiast odgrywać rolę neutralnej głowy państwa, stał się jeszcze bardziej stronniczy. Tak, no i dobra, i tutaj Beata znowu chwilę. Czy Andrzej Duda wykonuje polecenia Kaczyńskiego? No wiesz, no przepraszam cię, The Guardian nie musi tego wiedzieć. Ja wiem, ale oczywiście The Guardian też pisze to na podstawie... Taka, powszechna, no, tak, natomiast... taki stereotyp. Andrzej Duda według mnie, tak samo jak wielu polityków PiS-u, bo pytałeś też a propos Sobonia, też czego oni się tak boją tego Kaczyńskiego, tak? No, generalnie cała partia Prawo i Sprawiedliwość była od zawsze zbudowana na strachu. To prawda. Jest taka historia, którą mi opowiadał kiedyś człowiek, który pracował na Nowogrodzkiej, że został zaproszony, to było jeszcze lata przed objęciem władzy, chyba nawet pierwszy raz przez PiS, został zaproszony do prezesa Kaczyńskiego, który na Nowogrodzkiej urzęduje. Przed prezesem Kaczyńskim leżała taka wielka taka księga, taka teczka chyba bardziej. No i było takie, tam zwrócił się do niego tam panie ten i ten. No jak się panu pracuje? No, pewnie powiedział, że dobrze. Dobrze, tutaj ten. Ja na chwilę tylko wyjdę po herbatę. Prezes nie wychodzi po herbatę, oczywiście. Zawsze przynosiła mu świeżą herbatę, ale prezes wyszedł, zostawiając tą teczkę. No oczywiście. Zerknął na człowieka. Oczywiście zerknął. W teczce były donosy kolegów na niego. Do kolegów, z którymi pracował na Nowogrodzkiej. Którym się nie pracowało tak dobrze zapewne. Tak, prezes wrócił z tą herbatą. Zapytał, czy on się już zastanowił. Mówi, że tak. I dobrze mi się pracuje. Aha. No to do zobaczenia. Skończyła się rozmowa. Generalnie, ponieważ już potem nie pracował, zrozumiał, że to nie była dobra odpowiedź. Nie była dobra, nie. Oczywiście zaraz po tej rozmowie, no bo po prostu tam wynikło jakieś tam cięć, przesunięć, tak się okazało, tak, że, tak, jednak, że jednak się nie mieści. Że jednak już trzeba znaleźć kogoś innego. Więc no generalnie tak, to jest partia, w której w pewnym sensie prezes, ponieważ chciał mieć pełnię władzy, to ją ma. No więc zbudował ją trochę na swoich, z jednej strony, zaufanych ludziach, ale to nie jest tak, że to są zaufani ludzie, którym wolno dużo więcej. Nie, nic nie wolno, no, bo oni mają wykonywać wolę prezydenta. Oni świetnie wiedzą, że im nie wolno więcej. Pamiętam taką sytuację w 2016 roku, kiedy ministrem rolnictwa był Krzysztof Jurgiel, który jako no, pisowiec z krwi i kości od lat, tak? To mu się wydawało w pewnym momencie, że już takich decyzji personalnych jest tak dużo w tych wszystkich agencjach rolnych, wszystkich tam, wiesz, no, do najniższego poziomu, że przecież nie musi o wszystko czytać, pytać prezesa. No nie. No i podjął jakąś tam decyzję, gdzieś na poziomie, może nie powiatowym, ale naprawdę to nie była decyzja na poziomie prezesa KRUS-u, czy tam prezesa Agencji Rozwoju Rolnictwa. Został wezwany na Nowogrodzką. I prezes Kaczyński miał go zapytać, czy nie poczuł się zbyt pewnie. No i już wtedy wszyscy wiedzieli, że... że poczuł się zbyt pewnie, że będzie musiał odpokutować. Nie, no już potem przestał być ministrem, ale generalnie, że to jest dowód na to, że jednak
prezes chce o wszystkim. Tak, tak, tak. To jest ewidentnie. Zresztą wiesz, no, w niektórych wypowiedziach czasami już widać prezesa, że wiesz, jak ktoś wyskakuje z czymś typu Morawiecki, który mówi, że no, chciałby objąć po prezesie funkcję prezesa i nagle Morawieckiego przez jakiś czas nie było. Dzisiaj znów się pokazał przy prezesie, stał jako przyboczny przed prokuratorą. Ale słuchaj, z dobrych wiadomości, majątki małżonków polityków, będzie ta ustawa, którą kiedyś złożyła Koalicja Obywatelska, wraca do Sejmu, z zamrażalki tej pisowskiej wyjęta i będzie. No i oczywiście najważniejsza żona do zbadania to będzie żona Morawieckiego. No ale przecież jest już Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że ta ustawa jest niezgodna z konstytucją. No, ale jak mógł orzec, jak tej ustawy nie ma? Ona to była. Nowa ustawa. Nie, to była inna ustawa. A i teraz będzie inna ustawa tej samej treści? Tak. No ciekawe, bardzo ciekawe. No, ale uważam, że to jest, myślę, że to jest coś, na co ludzie także czekają, także to jest też dobra informacja. Ona będzie dotyczyła też członków rządu. No tak mniemam. Tak, ale tylko konstytucyjnych, czy tych niekonstytucyjnych? No tego jeszcze nie wiem. Wiesz, ciekawe, będzie się trzeba dokopać do tego projektu. Znaczy, mówisz, to jest pewien standard w państwach, które mają kłopoty z transparentnością. No oczywiście kanwą do tych przepisów jest sytuacja Mateusza Morawieckiego i jego żony. Ja powiem jeszcze, do dzisiaj nie rozumiem, dlaczego Mateusz Morawiecki. A to ja ci teraz wytłumaczę anegdotą z PiSu. Tak. Otóż swego czasu Kazimierz Marcinkiewicz chciał zrobić ministrem finansów Pawła Wojciechowskiego bodajże. Mhm. Paweł Wojciechowski akurat wrócił ze Stanów Zjednoczonych, on tam był w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, pracował tam. No i przyjechał i Marcinkiewicz poszedł z tą kandydaturą do Pałacu Prezydenckiego i wtedy Lech Kaczyński mu powiedział, że nie, że on nie może być ministrem, bo on ma 3 miliony na koncie. Minister nie może mieć tyle pieniędzy. Więc myślę, że z tego powodu też Mateusz Morawiecki nie mógł poinformować, ile ma pieniędzy, bo jeszcze prezes by zemdlał i go wyrzucił, mówiąc krótko. Bo wyborca PiSu nie zniesie tego, żeby członek PiSu miał takie duże pieniądze. Może i tak, chociaż akurat w przypadku Mateusza Morawieckiego Jarosław Kaczyński bardzo lubił powoływać się na argument, że on go podziwia, bo to jest człowiek, który zarobił mnóstwo pieniędzy, tak. Mógł zarabiać dalej miliony, a poświęcił się dla Polski. Ale rzucił to i przyszedł do służby publicznej. No ale tak? Jednak jego żona zarabiała dalej na tych działkach, które Mateusz Morawiecki kupił. No być może, więc... no. Być może to jest jakby tamten. No, natomiast jeżeli taka ustawa by weszła w życie, no to rzeczywiście... No, kilka ciekawych rzeczy może się pojawić. No i jeszcze dzisiaj minister Leszczyna zapowiedziała po pierwsze, że lada chwila będą te wytyczne dla szpitali dotyczące aborcji, żeby no, jakoś tak troszkę chyba przez palce też szpitale patrzyły. Szpitale nie będą, że tak powiem, podlegały klauzuli sumienia. Lekarz klauzulę sumienia może zastosować, szpital nie. Więc nie będzie tak, że jakiś szpital nie wykonuje aborcji, bo cały szpital jest pod wezwaniem Jana Pawła Świętego. I koalicja składa własną ten projekt ustawy dotyczący aborcji do 12 tygodnia ciąży. Pewnie koalicja się tutaj z tym nie zgodzi, no ale taki projekt zostanie złożony. No, a z rzeczy ciekawych jeszcze, które no, pojawiają się, no to na przykład Nadleśnictwo Nowy Targ kupiło, uważasz, 10 hektarów takiego słabego lasu od parafii. Zapłacili za to ponad 4 miliony złotych, 10 razy więcej niż średnia cena w tamtym rejonie tego typu transakcji. Może będą coś budować. Skocznie na Ociasku może. No tak, pewnie. Stok jakiś na przykład. Myślę, że takich historii będzie wychodziło coraz więcej, no bo trwają... Aha, jeszcze minister Siemoniak zapowiedział, że właśnie trwa ten przegląd dotyczący używania Pegasusa przez służby. Jeszcze nie wszystko ujawnił, ale dostaliśmy informację, że dużo więcej osób było posłuchiwanych niż nam się wydawało. Tak, to słyszałem, że akurat jeśli chodzi o komisję śledcze, że ta komisja do spraw Pegasusa będzie ciekawsza, bo tam wyjdą na jaw dużo więcej faktów niż do tej pory wiedzieliśmy, a w przypadku wyborów kopertowych
no ciężko się dowiedzieć czegokolwiek, tak, czegokolwiek więcej, czego byśmy, niż, nie wiedzieli. Czego byśmy nie wiedzieli do tej pory. Ale tak? wiesz, na pewno, że w sprawie komisji kopertowej była zadyma, no bo PiS zgłosił panów wiceministrów od Ziobry do tej komisji. Pegasusa, tak. No i widzisz, i się cofnął. I się PiS cofnął, ale wiesz, jaki ma być skład teraz dla odmiany? Oczywiście, że tak. Jacek Ozdoba, słyszałem, że tak, Jacek dołączył. Ozdoba moim zdaniem nie przejdzie, bo też był wiceministrem w Ministerstwie Sprawiedliwości. Nie, on był wiceministrem w Ministerstwie Środowiska. Ale wcześniej był w Sprawiedliwości. Ozdoba? Moim zdaniem był. Nie. W pierwszej kadencji moim zdaniem był. Ale może się mylę. Ci się wydawać, bo cała Solidarna, później Suwerenna Polska zachowała się, jakby byli wiceministrami Sprawiedliwości. Ta wesoła czerepka, tak, że ona się przemieszczała z miejsca na miejsce. Ale ten taki, ja to mówię, że to jest poseł, któremu jeszcze ten szara istota w głowie nie zdążyła się pofałdować. Gosek? Poseł Gosek? Poseł Gosek. Tak, on ma być w komisji. Ulubieniec marszałka Hołowni. No właśnie, to ten. Tak, takie ma śmiałe oceny sytuacji. Tak, to myślę, będzie bardzo atrakcyjny członek komisji. Tak, jeszcze jedna osoba ma być, tylko kurczę, nie mogę sobie teraz przypomnieć, zaraz poczekaj, może znajdę, bo oczywiście Cieszyński zostaje. No czyli też komisja zapowiada się na bardzo... Bardzo, właśnie. Taką bliżej MMA niż komisji śledczej raczej. Tak, szczególnie ze względu właśnie na posła Goska to tak będzie było. No poseł Zdoba też niejednokrotnie, no chociażby też ostatnio przecież przeszukiwał pracowników technicznych TVP wychodzących z Pałacu Poznańców, no, więc widać, że zapału ewolucyjnego mu nie zabraknie i w tej komisji też. No ciekawy jestem, czy te komisje w ogóle, wiesz, czy komisje są w stanie jeszcze w jakikolwiek sposób dać to paliwo, spełnić te oczekiwania, no bo oczekiwania wyborców, oczekiwania wyborców są dość jasne i zwróć uwagę, że dzisiaj, nie wiem, czy słyszałeś konferencję Donalda Tuska. Został zapytany o ustalenia, które są ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli, które NIK ma 5 lutego pokazać w formie raportu. To jest raport dotyczący fuzji Orlenu i Lotosu. Tak. No i tam dziennikarze w czarno-białym skupili się na kwestii wyceny aktywów rafinerii gdańskiej, które eksperci wynajęci przez ministra Sasina wycenili na prawie 6 miliardów złotych. Inne wyceny mówiły nawet o 9 miliardach, a został sprzedany za 2,2 miliarda złotych. Było to pytane dzisiaj Donald Tusk z takim też pytaniem o komisję śledczą w tej sprawie. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, Donald Tusk uciekł w ogóle od tego wątku i zdecydowanie podążył w stronę prezesa, jeszcze wciąż prezesa Daniela Obajtka, raczej w kontekście sprawy, o której wspominał też w swoim expose, czyli kwestii SMR-ów, bo jeżeli powiedział, że nawet minister Kamiński w tej sprawie, ministra Kamińskiego w tej sprawie ruszyło, no to chodzi właśnie o tę kwestię. Plotki krążą przeróżne o tym, że oczywiście jakoby istnieje jakieś nagranie z udziałem Daniela Obajtka. No generalnie ze słów Donalda Tuska wynikało, że tą bombę niedługo zobaczymy. Jak widzimy, ona wcale nie musi mieć nic wspólnego z komisją śledczą. To prawda, znaczy no, część tych spraw pójdzie do prokuratury po prostu. I właśnie to jest pytanie. Pytanie tak naprawdę o odbiór wyborców koalicji, bo mi się wydaje, że wyborcy Koalicji Obywatelskiej jak na razie są bardzo zadowoleni. Czy w ogóle koalicji 15 października dokładnie. Uroczo wyszło. Jesteśmy naprawdę dobrzy. Więc wyborcy koalicji 15 października według mnie raczej są zadowoleni z tego, co się dzieje, bo jeśli gremialnie i w dużej części oczekiwali rozliczenia PiS-u, no to rozliczenie dostają, tak? Tak, no w różnych formach, ale tak. Bo to jest na przykład tak, no telewizja publiczna, no jaka ona jest, taka jest. Ja czasami udaje mi się włączyć to. No dzisiaj na przykład byłem przez chwilę na TVP Info.
No nie da się tego oglądać, powiedzmy sobie szczerze. Ja powiem ci, że ja nie podjęłam jeszcze tego heroicznego trudu. Tylko, że Donaldowi Tuskowi i tej, nie chodziło o to, żeby ktoś to oglądał. No tak, chodziło o to, żeby nie było tam tej telewizji publicznej. Tak, oczywiście, że tak. Nam też o to chodziło, umówmy się. W prokuraturze też nie chodziło o to, żeby tam wsadzić swojego kolegę partyjnego. Chodziło o to, żeby nie oni tam byli, tak? I w każdej takiej rzeczy to jest dokładnie zbieżne z oczekiwaniami wyborców. Większości wyborców, bo większość wyborców głosowała na koalicję 15 października. Znowu powiedziałeś. Nie, byłam bliska, ale cofnęłam się, ugryzłam się w język. Więc wydaje mi się, że takie rozliczenia bardziej się wpisują w to, że prokuratura postawi jakieś zarzuty. I to rozumiem, że przejęcie prokuratury i znalezienie tego sposobu na pozbycie się Dariusza Barskiego przez nieudolność tak naprawdę, której niejednokrotnie byliśmy świadkami, taką niechlujność legislacyjną w wielu elementach, bo samemu zdarzyło mi się pracować nad kilkoma ustawami, pracować z drugiej strony nad kilkoma ustawami w ostatnich latach. No i niechlujność legislacyjna była powalająca, a ona była tym bardziej dojmująca, że wszystkie uwagi biura legislacyjnego, które, jak ja pamiętam, w Sejmie zawsze były świętością. Że jeśli pytany był opinię legislator z biura legislacyjnego i mówił, ta poprawka nie może tak brzmieć, to wszyscy czekali na jego wersję, a nikt nie przychodził do porządku dziennego. A tutaj najczęściej była taka sytuacja, przewodniczący komisji pytał przedstawiciela biura legislacyjnego, co pan zrobił o tych poprawkach. Mówi, te poprawki wykraczają poza materię ustawy, w związku z czym zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego tam z 2005 roku nie mogą być głosowane. Przewodniczący, no ja jeszcze jakieś uwagi nie widzę, dziękuję bardzo, ustawa przechodzi, do widzenia. Właśnie. Tak? Więc ja myślę, że jednak ci wyborcy oczekują twardych zarzutów prokuratorskich. Oczywiście, że tak. Żadna komisja śledcza, nawet jak stworzy ten raport, no może nawet ten raport już jest napisany, tak? Znaczy to, tylko że to trwa, to jest takie znaczy, dochodzenie dopóki, do prawdy, to już znamy z tak, innego. Tak, ale dopóki ci pisowcy będą grillowani przez jakąś komisję, to będzie w jakimś tam stopniu zaspokajało potrzeby ludzi, tak? Być może o to chodzi, ale na razie żeby, to no raczej właśnie, ten grill raczej taki... Raczej w drugą stronę jest. Ten grill się tak kurde słabo pali, no. No więc właśnie. Słuchaj, pan Michał wysłał nam super naklejkę i zwraca uwagę, że może więcej dobrego zrobi zespół Giertycha. No i na to wygląda, bo Giertych już kilka tych wniosków do prokuratury skierował, więc może właśnie to będzie ta prokuratorska część rozliczania ludzi PiS-u. No tak, tak, chociaż to akurat te panie posłanki, co to Giertych ich wysłał pod prokuraturę, ostoś tam zakorupowały, bo składają pierwsze zawiadomienia, na pewno nie ostatnie i to jeszcze w takich sprawach, których jeszcze nie znamy, no więc... Tak, to trochę było słabe. Tak, więc to w tym sensie oczywiście budzi nadzieję zwolenników rozliczeń, że skoro będą składali również zawiadomienia w sprawach, których jeszcze nie znamy, no to na pewno tych zawiadomień będzie dużo. No, natomiast tutaj wielokrotnie pojawia się pytanie, co się dzieje z Ziobrą, ty wspomniałeś o tym, że jest za granicą, ja też mam takie informacje, że jest we Włoszech. Natomiast no, znany tropiciel Ziobry, czyli Zbigniew Stonoga, twierdzi, że ma, ale słuchaj, on twierdzi, że ma nagrania, więc jeżeli ma nagrania to i rzeczywiście... To nie pokaże. No więc właśnie chociaż, czekam, chociaż sprawdzam, czy nie pokazał jej w dobie sztucznej inteligencji chyba już to żadne racja, nagrania. To też racja, żadne tak. Nagrania nas nie zrobią specjalnego wrażenia. No, zobaczymy, jak pokaże, to będziemy, że tak powiem... Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy znają Zbigniewa Ziobę, mówią, że to... Nie jest jak to najczęściej pojawiający się zarzut w internecie, że to jest coś wymyślonego, żeby uciec przed odpowiedzialnością. Pożyjemy, zobaczymy. No przecież tak. Prędzej czy później też Zbigniew Ziobro będzie wezwany przed którąś z komisji śledczych. Chociaż tak w sprawie wyborów kopertowych, no to pewnie nie. Na pewno w sprawie Pegasusa, tak. No w końcu to Ministerstwo Sprawiedliwości ale to z funduszu kupione. Wiceminister Michał Woś kupował. No ale wiesz, no chyba jednak miał jakiegoś przełożonego, nie? I on co, on nie wiedział? Tak, dalej, że to by Polska zapisu, to podział dzielnicowy nastąpił i każdy siedział na swoim poletku i nic nie zrobił. Wydaje się, że powinien być wezwany i myślę, że stąd taka nadreprezentacja posłów suwerennej Polski, żeby oburzyć się, że to kolejne pewnie będzie bestialstwo reżimu Tuska, że
chorego ministra chcą udręczyć i wzywać. No dobrze, ciąg dalszy, że tak powiem, tych opowieści jutro Tomek Sekielski państwu przedstawię. Michał Wójcik. Nie. Mikołaj Wójcik. Najpierw Wąsik. Przepraszam. Teraz Michał Wójcik. Dobrze, to ja się pokajam, jak już zakończymy. Mikołaj Wójcik, analityk polityczny, był naszym gościem. Tomek, Boże, ja mam dzisiaj straszny dzień. Marek Sekielski zrealizował audycję Beata Grabarczyk. Przynajmniej pamiętam, jak się sama nazywam. Życzę państwu miłego wieczoru. Do zobaczenia. Dobranoc. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.